Duża część osób ogląda materiały bez włączonej subskrypcji. Zachęcam więc Was do kliknięcia przycisku subskrybuj. Jeżeli do 20 stycznia 2025 roku na kanale Kryminopedia zbierze się 50 tysięcy subskrypcji, podczas transmisji live, zgodnie z 3. rocznicą kanału, przeleję środki w postaci 500 zł na wybrany przez Was cel charytatywny. Więc drogi widzu, Ciebie kliknięcie kompletnie nic nie kosztuje, a tą kwotą możemy pomóc chociażby jakiemuś schronisku w zakupie karmy. Liczę na to, że uda nam się wspólnie wesprzeć ten cel. Temat Kamila L., pseudonim Budda, jest aktualnie najbardziej gorącym tematem w mediach internetowych. Ale nie tylko. Ramówki telewizyjne przekazują informacje o zatrzymaniu youtubera, a także ukazują skalę jego rzekomej nielegalnej działalności. Wczoraj, czyli 14 października, informowałem Was o wówczas wszystkich informacjach występujących w tej sprawie. Jeżeli nie oglądałeś tego filmu lub nie widziałeś wszystkich nagrań występujących w dniu wczorajszym, odsyłam Cię do mojego wczorajszego materiału. W tym materiale, czyli z dnia dzisiejszego, przedstawione zostaną nowe informacje odnośnie Buddy. Ujrzyjcie tutaj film, który wypuściło Centralne Biuro Śledcze Policji z oficjalnego zatrzymania Kamila L. pseudonim Budda oraz jego partnerki Aleksandry K. pseudonim Grażynka. Dowiecie się również więcej o przedstawionych mu zarzutach, przedstawię również skalę powagi sytuacji oraz porównamy te zarzuty z oficjalnymi wyrokami sądowymi. Wszystko to po to, aby zobrazować, jaki ewentualny i realny wyrok może otrzymać Budda w przypadku skazania go. Dodatkowo w materiale przedstawione zostanie stanowisko odnośnie osób biorących udział w loterii. Całość została skonsultowana z prawnikiem i na bazie jego słów przekażę wszystkim tym, którzy brali udział w loterii, informacje, które zdecydowanie powinny pomóc w ewentualnych problemach i konsekwencjach, które mogą wystąpić. Przejdźmy jednak do meritum. W dniu dzisiejszym, czyli 15 października, prokurator Zachodniopomorskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił Kamilowi L., pseudonim Budda, oraz 9 innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianie nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy, czyli artykuły 258 Kodeksu Karnego, 271a Kodeksu Karnego i 299 Kodeksu Karnego. Zarzut kierowania grupą dotyczy Kamila L. oraz Tomasza C. Pozostałe osoby stoją pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak czytamy dalej, zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Nadto zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawianiem nierzetelnych faktur, które nie udokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywaniem ich poza granice kraju. Łączna suma pieniędzy znajdujących się w obrocie stanowiła kwotę ponad 126 milionów złotych. Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października 2024 roku. W trakcie czynności zabezpieczono mniej należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty. Wszyscy podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Wobec 4 podejrzanych, w tym Kamila L., skierowane zostaną do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowego. Poszczególne artykuły wskazane przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie odnoszą się do artykułu 258 Kodeksu Karnego. Przestępczość zorganizowana, udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Paragraf pierwszy. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Artykuł 271a. Fałszerstwo intelektualne faktur. Paragraf pierwszy. Kto wystawia fakturę lub faktury zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-prawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 20. Artykuł 299 Kodeksu Karnego. Pranie pieniędzy. Paragraf pierwszy. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcia albo orzeczenia przypadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Paragraf 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Chwilę później Centralne Biuro Śledcze Policji wypuściło oficjalny biuletyn informacyjny odnośnie przeprowadzonej akcji. Oto oficjalne stanowisko. Pozwólcie, że przeczytam tylko wybiórcze elementy lub te, które naprawdę nas mogą zainteresować i które wnoszą trochę nowości do tej sprawy. A więc wynikiem przeprowadzonego śledztwa była realizacja przeprowadzona w dniu 14 października 2024 roku, w trakcie której zatrzymano 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnego procederu. Zarzuty wobec nich przedstawione przez prokuratora z Zachodniopomorskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. W trakcie czynności zabezpieczono również mienie należące do podejrzanych w postaci 51 luksusowych i sportowych pojazdów, m.in. takich marek jak Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Audi, BMW, Toyota, Nissan i innych o łącznej szacunkowej wartości około 38 milionów złotych. Ustalono również nieruchomości, w tym grunty, działki budowlane, domy i mieszkania o szacunkowej wartości około 30 milionów złotych. Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokad na rachunkach bankowych na łączną kwotę około 77 milionów złotych. Blokadami zostały objęte również konta osób fizycznych, jak i spółek. Co więc ze wszystkimi osobami, które zakupiły e-book z losami? Po konsultacji z moim prawnikiem ustaliłem kilka faktów i tym samym podsumowując ten materiał, przedstawię je Wam. Oto oficjalne stanowisko, cytując. Dla wszystkich tych, którzy brali udział w loterii, grozi jak najbardziej realna odpowiedzialność karna w związku z faktem udowodnienia winy Kamilowi L. pseudonim Budda. Jednak jeżeli ktoś w przypadku potwierdzenia i przekonania, że całość loterii odbywa się zgodnie z przyjętymi ustawami, a także przy odpowiedniej zgodzie organów nadzorujących tego typu loterie, wówczas nie występuje znamiono uczestniczenia w przestępstwie. W przypadku jednak, gdy Urząd Skarbowy, a także sąd uzna, że pieniądze, które finansowały loterię, pochodziły z przestępstw, wówczas występują znamiona uczestniczenia w procederze przestępczym. Jeżeli każda poszczególna z loterii lub wszystkie z nich zostaną uznane za grę hazardową, a że udział w niej będzie uznany w ramach procederu przestępczego, niezwłoczne będzie wstawienie się do odpowiedniej jednostki w roli świadka. Istnieje duża doza prawdopodobieństwa, że Skarb Państwa zamrozi, mówiąc kolokwialnie, wygraną. Wygrany loterii na drodze karnej nie będzie mógł egzekwować swojej wygranej. Pozostaje mu pozew cywilny. W przypadku osób, które brały udział w loterii,
Zakup ten jednorazowy e-booka nie kwalifikuje się do czynu karalnego. Jednorazowy zakup jest wyznacznikiem zainteresowania produktem nabywczym, a nie chęci uczestnictwa w loterii. W przypadku wielokrotnego zakupu tego samego produktu, który przyczynił się do napędzenia procederu przestępczego, będzie mógł mieć znamiona uczestnictwa w procederze przestępczym. Niezwłoczne jest skompletowanie wszystkich przelewów i numerów transakcji. W dobie zarzucanych czynów i zgodnie z regulaminem strony, którą reprezentował Kamil L., w przypadku której sąd udowodni prowadzenie nielegalnej gry hazardowej, osoby uczestniczące w procederze będą mogły wystąpić również jako świadkowie. Osoba korzystająca z udogodnień zakupu produktu w postaci uczestnictwa w loterii jest zapewniona regulaminem o jego pełnej legalności. Regulamin ten kontrolowany przez organ wydający zgodę tudzież przez komisarzy z komisji egzekwującej jej legalność odpowiadają za prowadzenie jej oraz zapewniają konsumentowi swoją osobą jej legalność. Konsument, który został wprowadzony w błąd w wymiarze sądu, może zostać uniewinniony. Również może ubiegać się swoich praw na drodze sądowej w wymiarze pozwu cywilnego w ramach rekompensaty utraconych dóbr.